Zadanie. Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 5 i 12 cm opraca się wokół prostej zawierającej przeciwprostokątną. Wykonaj pomocniczy rysunek. Oblicz pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły. Narysujmy trójkąt prostokątny, ale w niecodzienny sposób. Otóż w taki sposób, aby przeciwprostokątna była pionowa. Przyprostokątne mamy 5 i 12 cm. Na rysunku również zaznaczmy kąt prosty. Nasz trójkąt prostokątny obraca się wokół właśnie przeciwprostokątnej. I jeżeli tutaj pionowo wbiłbym w przeciwprostokątną wiertło i ten trójkąt zacząłby wokół tej przeciwprostokątnej wirować, to utworzyłby, no właśnie, taką dziwną figurę złożoną tak naprawdę z dwóch stożków. Widzimy tutaj stożek otworzącej 5 i stożek do góry nogami, otworzącej 12 jeżeli w zadaniu nie masz pomysłu należy liczyć co się da w tym wypadku bardzo łatwo można obliczyć w zadaniu pole trójkąta już mówię Ci ABC czyli taka połowa naszego przekroju, czyli ABC liczmy pole trójkąta ABC równa się wzór, to jest 1 druga A razy H 1, druga to 1, druga, podstawa to 12, a wysokość to 5. Tutaj 2 i 12 się skraca, mamy tutaj 6, 6 razy 5, 30 cm kwadratowych. Punkt przecięcia się odcinków AC i BD oznaczmy przez O. Również w dosyć prosty sposób możemy obliczyć odcinek AC. Zrobimy to przy pomocy twierdzenia Pitagorasa. 5 kwadrat plus 12 kwadrat to są przyprostokątne w trójkącie ABC równa się odcinek AC do kwadratu. Podnosimy liczby do kwadratu. Tutaj proste są rachunki. Dodajemy liczby, otrzymujemy 169 równa się AC do kwadratu, więc sama odległość AC to jest pierwiastek ze 169, co daje nam 13. Możemy tutaj na rysunku zaznaczyć przeciwprostokątną 13. I teraz trzeba po raz kolejny wykorzystać wzór na pole trójkąta. P równa się 1/2 a razy h. Co prawda, ten wzór wykorzystaliśmy już w pierwszej linii, ponieważ dwunastka była podstawą, a piątka wysokością, ale przecież możemy obrócić w głowie trójkąt ABC tak, aby trzynastka była podstawą. Rozumiesz? O tutaj w miejsce A wstawimy liczbę trzynaście. Jedna druga jest do przepisania. Pole, zauważ, jest równe trzydzieści, a h, no właśnie, h w tym wypadku to będzie odcinek OB. Tutaj napiszę po przecinku H to jest odcinek OB. I liczymy. 30 przepisujemy, równa się 13. 2 H. Takie równanie albo dzielimy przez tenże ułamek, albo mnożymy przez odwrotność. Tutaj przy H ułamek się redukuje. Otrzymujemy samą literkę H. A tutaj 3 będzie 30 razy 2, czyli 60. 13. I mógłbym tutaj na rysunku nanieść 60 13, to jest odległość OB. W zadaniu trzeba obliczyć pole powierzchni całkowitej, a pole powierzchni całkowitej to będzie suma pól bocznych takich dwóch stożków. E, tak jak wspominałem stożek DBC i DBA. Pole całkowite to będzie pole boczne 1, dodać pole boczne 2 tychże dwóch stożków, więc liczymy. Wzór na pole boczne to jest pi, r, l. Więc piszemy pi razy r, no właśnie, r jest wysokością naszego trójkąta prostokątnego. Więc piszemy 60 13 razy l. l jest równe tutaj 5, dodać. Drugi wzór na pole boczne pi r. r jest identyczne, czyli 60 13 razy l, tym razem 12. Równa się. Wymnożymy 5 razy 60 300 pi 13, dodać. 720 pi. Dodajemy liczniki. Otrzymujemy 1020 pi przez 13 cm kwadratowych Tutaj jeszcze przy poszczególnych liczbach możemy dopisać jednostki przy wynikach, i teraz piszemy odpowiedź do całego zadania. Pole powierzchni szukanej bryły wynosi 1020 pi przez 13 cm kwadratowych.